Po raz pierwszy w gminie Stanin zorganizowano obchody Gminnego Dnia Strażaka. Odbyły się one w niedzielę 22 maja. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków w kościele w Staninie, którą odprawił ksiądz kanonik Zygmunt Głębicki. Po mszy uczestnicy Gminnego Dnia Strażaka spotkali się na placu przed Gminną Biblioteką Publiczną w Kosutach. Ochotnicza Straż Pożarna w gminie Stanin posiada ponad 100 druhów. W czterech jednostkach mamy sztandary. Najlepiej wyposażonych jednostek to mamy, jak już Państwo wiecie, naszą jednostkę OSP Stanin, która jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Z drugą jednostką, która posiada też dużo sprzętu, jest jednostka OSP Tuchowicz, która jest kandydatem w latach 2021-2022 do wejścia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Trzecią z takich jednostek, którą ma też sprzęt, to jest jednostka OSP GUST. Jednostka ta jest na uboczu, ale jest, można powiedzieć, że dobrze uzbrojona sprzęt i dobrze przygotowana do działań. To spotkanie ma na celu integrację, jednocześnie dostrzeżenie, wdzięczność ze strony władz samorządowych, gminnych, jak i też powiatowych za to, co druhowie strażacy czynią dla naszego społeczeństwa. W ostatnim czasie rola OSP niezmiernie wzrosła, nie jako być może przy gaszeniu pożarów, tylko przy usuwaniu zdarzeń losowych. Chodzi o szeroko pojęte podtopienia, ale przede wszystkim wichury. Nasi strażacy są na pierwszej linii ognia. Podczas ratowania szeroko pojętego dobytku najważniejszy jest czas, a oni są na pierwszym miejscu. Życzyłbym wszystkim druhom, wiadomo, zdrowia i szczęścia, prawda? Ale naszym powiedzeniem jest tyle samo powrotów, ile wyjazdów, więc życzę każdemu szczęśliwych powrotów, najmniej wyjazdów, no i oczywiście miłej zabawy. Podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka druhowie z OSP Stuchowicza, Kopiny i Jeleńca otrzymali czeki na zakup sprzętu. Czeki są na tak zwane działalność statutowo, czyli dosprzętowienie różnego rodzaju. Chodzi też o mundury bojowe w części w jednej jednostce motopompa. Dofinansowanie pochodzi w części z budżetu gminnego oraz w części z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W gminie Stanin działa 13 jednostek OSP. Jednostka ze Stanina jest włączona w krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Na terenie całej gminy działa czynnie blisko 100 strażaków ochotników.